Cześć, zanim obejrzycie ten odcinek, zapraszam Was do mojego sklepu z koszulkami i innymi gadżetami na www.napis.kapsel.pl. Dziękuję bardzo. Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku Simple Life 2. Tak jakby dawno nie było odcinków z Simple Life 2. To znaczy nie, no odcinek był normalnie, ale po odcinku były dwa live'y. Także dla tych, co nie oglądali live'ów, którzy nie byli na live'ach i nie oglądali również zapisu z live'ów, to mówię na przykład, że mam jetpack. Zrobiłam sobie na live'ie jetpack i mogę latać fru, fru, fru. Co jeszcze z takich nowostek? Z takich nowostek to mój mob grinder działa już bardzo dobrze. Wszystko... jednak musimy wrócić. Musimy wrócić, ponieważ jeszcze jedną rzecz musimy w tym mob grinderze poprawić. Pomimo tego, że już na live poprawiałam wszystko i już się wydawało, że jest wszystko ok, to jednakowoż... O, tutaj mamy tylko... jeden, ale jeden nam wystarczy. Wydawało się, że już jest wszystko w porządku, ale jednakowoż jest jeszcze jedna rzecz, którą muszę poprawić, zatem zaraz pójdziemy i to zrobimy. Już Wam mówię, o co chodzi. Zatem tak szybciutko dla tych, którzy nie widzieli live'a, tutaj się nic nie pozmieniało. Teraz zrobiłam akurat jeszcze skrzynkę diamentową, bo coraz więcej jedzenia tutaj mam. Także sobie tutaj tak chowam. Cóż, nie muszę się obawiać żadnych potworów tutaj w okolicy, ponieważ wszystkie, jak widzicie, wlatują tam do tego mob grindera, spod ziemi wylatują. Jest w tej chwili dzień, jak widzicie, spod ziemi wylatują, bo są przyciągane do tego mob grindera, po czym spadają w dół i się niestety biedne stworki zabijają. I również, jak widać, są tam endermany, które się już nie mogą wydostać stąd, ponieważ właśnie na live zrobiłam taki obelisk, który zatrzymuje je wewnątrz i nie mogą się teleportować na zewnątrz. Tyle tylko, że jeszcze się mogą teleportować w nocy, ponieważ do tego obeliska prąd jest dostarczany przez panel słoneczny i w nocy to nie działa, zatem właśnie pójdziemy zrobić... Jeszcze zapomniałam o czymś. No, także to tak wygląda właśnie sytuacja. Na okrągło się stwory zabijają. Dla tych jeszcze, co nie oglądali, to tutaj pod spodem jest cała maszyneria związana z wydobywaniem itemów z nich, z tych potworów. Także tutaj wszystko się przemieszcza w odpowiednie miejsca, a takie właśnie zbroje generalnie wszystkie tutaj poprzez te konduity, jak to się nazywa, przez te rury wychodzą do tej skrzynki, która z kolei jest z drugiej strony nad lawą i wpada to wszystko do lawy i te śmieci są wyrzucane po prostu. A tutaj wszystko nam się zbiera, całe te wziątki z potworów. Także na przykład mamy tutaj, jak widać, już 64 staki glowstone'a, więc nie muszę chodzić już do netheru po glowstone. Tutaj mamy 4 staki irona, no proszę, proszę. Tu mamy 70 staków inferium, no bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Tutaj mamy na przykład 207 lootbagów legendarnych, a właśnie z legendarnych chyba wypada nam Star, Nether Star, chyba jest tak, z legendarnych lootbagów, bo właśnie zauważyłam, że mam 4 sztuki Nether Starów, a właśnie stwierdziłam, że są mi potrzebne, także ewentualnie jeszcze będę tutaj szukać, ale i tak właśnie, a co jeżeli chodzi o Wither Skeleton czaszki? Wither Skeleton, skąd one się biorą? No niestety tylko i wyłącznie z... A co się tutaj... Z Mystica... Aha. No i ewentualnie tylko z mobów. Zatem potrzebuję głowy właśnie szkieletonów tych właśnie czarnych. Zatem dzisiaj pójdziemy sobie do netheru, złapiemy stwora w butelkę, ale najpierw jeszcze tu zaraz to poprawimy, co mówiłam, tyle tylko, że nie przygotowałam sobie jeszcze jednej rzeczy, nie wzięłam. Zaraz to weźmiemy i
zaraz to weźmiemy, musimy wziąć bateryjkę. Bateryjka tutaj jest taka na 1000 RF, bardzo dobrze. Zatem weźmy ją sobie ze sobą. Mamy ją, okej. Dobra, i lećmy tam. I po prostu musimy zrobić tak, żeby w nocy też te potwory nie wydostawały się na zewnątrz. Czyli po prostu musimy zapewnić prąd nocą również. Czyli właśnie zrobimy większy, będziemy dostarczać więcej prądu niż w tej chwili dostarczamy. W tej chwili dostarczamy prądu. Niestety tutaj, o, coś tam zdechło. O, i zostawiło nam woreczek. Okej, czyli idziemy sobie na górę. Hopsa. I tutaj mamy panel słoneczny. Jak widzicie, efficiency 80%. Nie wiem, dlaczego nie jest 100% na przykład. Jest to na miejscu naprawdę bez żadnego cienia, więc nie wiem, dlaczego to nie daje 100%. No ale trudno się mówi i się żyje dalej. Zatem weźmiemy sobie to i to. Tu postawimy sobie... Ach, może jeszcze jedno. Rozwalimy. Ja to zbierałam, tak? Tak. Tu postawimy sobie to. O, i teraz nam pobiera. I tutaj postawimy to. I na to postawimy ten właśnie to. O, to. To właśnie, czyli ten panel słoneczny. Tylko ja sobie nie wzięłam. Nie wzięłam sobie podstawki żadnej, ale już sobie robię podstawkę. Tu z tego. Tu mam taki klocek, który jest. Może mi się przydać. Ok. Zatem sobie tutaj połóżmy to. O tak. Teraz to nam będzie. No za chwilę właśnie będzie noc. Zatem tak nie bardzo. Tu jest ekstrakt. Tu jest insert. Always active. Tak, i tutaj właśnie przez noc nam z tego będzie się wydostawać prąd, a w ciągu dnia nam się tutaj naładuje, zatem doładujemy jeszcze drugi. Tu go połączymy właśnie z tym. O tak. I tutaj ekstrakt. Zawsze aktywny. I to nam tutaj będzie właśnie dostarczało większą ilość prądu, także tutaj już nam się wszystko naładuje i już nam nie będą uciekały endermany na pewno z tego miejsca. To sobie odstawimy tutaj. Okej. I teraz możemy sobie z powrotem iść. Coś tu za mną lata, jakiś woreczek, nie chce się spakować. No dobrze. To pa, zwierzaczki, pa. Okej, i co będziemy dzisiaj robić? Pójdziemy do Netheru po szkieletona czarnego, czyli musimy się zaopatrzyć w butelkę na szkieletony. Tutaj mamy. Okej. Po co jest mi potrzebne to? Jest mi potrzebne... Dobra, prześpimy się, niech się tam ładuje prąd. Dobranoc, oczywiście mówię. I dzień dobry. Jest mi potrzebne to, ponieważ też na live chciałam właśnie sobie zrobić czerwoną zbroję. A czerwona zbroja, jak się tutaj... Boże, co to jest? Ups. To dziwne. Tinkering table. A, bo to jest czerwona i coś jeszcze tu, pewnie jakieś ulepszenia albo naprawy, albo coś takiego. Dobrze, to ja tego nie chciałam, tylko chciałam Essence. Nie, jak to się... Supremium zbroja i ją się robi w taki sposób, że potrzebne są takie supremium ingoty,
je się robi po prostu, w sumie prosto, aczkolwiek bardzo, bardzo dużo czasu. Ale tutaj jest Supremior Armor Core i jak widzicie, tutaj jest potrzebna Nether Star i są potrzebne czaszki szkieletonów. Zatem, jak widać, tu jest potrzebna jedna, więc pewnie do każdego, tak, bo to jest to samo wszystko, do każdego jest potrzebna jedna, czyli cztery, to w sumie mam cztery, ale nie mam tych czaszek szkieletonów. Czy ja mam w ogóle chociaż jedną? Nie, nie mam. Nie mam, także po prostu musimy załatwić sobie czaszki szkieletonów. I też musimy sobie załatwić czaszki szkieletonów po to, żeby móc stworzyć sobie Withera, żeby mieć ewentualnie potem dostęp do większej ilości netherowych gwiazd, gdyby były potem się okazało, że są jeszcze potrzebne, a z lootbagów by już na przykład nie wypadły, no to będziemy musieli sobie Withera zabijać. Zatem potrzebujemy właśnie szkielety czarne, które nam będą dawały głowy. I one będą wtedy musiały być, będziemy musieli zrobić spawner szkieletów czarnych, spawner. Musimy zrobić broken spawner, czyli że musimy sobie zrobić, ja wiem gdzie jest spawner blazów, widziałam dwa spawnery blazów, bo nie widziałam tutaj na świecie, bo nie chodziłam w sumie jeszcze innych spawnerów, no nie, no przecież mnóstwo spawnerów jest w tym domku, w którym się biłam, więc nie muszę w sumie brać od blazów spawnera. No tak. Dobra, to tam się zaopatrzymy w spawner. A z kolei i tak musimy iść po blazy, ponieważ mam bardzo mało blazowych pałeczek. Mam tylko 18 pałeczek, czyli z tego wyjdzie 36 blaze powderów. A z kolei blaze powdery potrzebuję do tego, żeby zrobić sobie tutaj blaze powdery potrzebne są w dużej ilości, jak widać minimum 16, żeby sobie zrobić fire protection, co jest bardzo przeze mnie poszukiwane, czyli musimy mieć blaze powdery. Ok, czyli idziemy do netheru teraz, idziemy po to, żeby złapać szkieleta czarnego dobrze, może tu pochowajmy co trzeba. To nam się pochowało. Tu zobaczmy sobie od razu, co dostaliśmy ciekawego. Jedzonko i nie jedzonko. Co to jest? Nikiel i iron. Właśnie, irona mam mało, złota mam mało. Także muszę to też się zaopatrzyć. To daje dużo jedzenia, zatem może sobie to zostawimy tutaj. A, zrobiłam sobie jeszcze ender pouch połączony tutaj z tą skrzynką, że w razie czego, żeby sobie tutaj coś wrzucać i przerzucać. Co jest potrzebne w netherze? Na pewno to. To niekoniecznie. To pewnie też nam się nie przyda. A może sobie zróbmy jakiś zwykły mieczyk też jeszcze. Albo nie, to chyba nam wystarczy, a potem sobie zrobię jeszcze zwykły mieczyk z Tinker's Construct. A tymczasem sobie borem lasem weźmy jeszcze. Nie wiem, co jeszcze nam się przyda w sumie. Może to? Jak tutaj jesteśmy chronieni bardzo? Tak kiepsko w sumie. Dlaczego ja mam takie kiepskie tutaj zbroje? Aha, bo to jest protection i unbreaking. Dobra, idziemy. No w końcu tylko staniemy w okolicy blaze. A nie, no bo musimy złapać tego. Dobra, uda nam się tak, jak jesteśmy. Uda nam się. Ok. Najwyżej zginiemy, prawdaż? No to idziemy w takim razie. To niech sobie tutaj... Ciekawa jestem, czy jak będę w netherze, to będzie działać. A to jest mi wszystko jedno, bo to i tak wszystko działa na energię, która się sama tworzy. Także jest to w sumie nieistotne. Ok. Także... Do widzenia, domku. Idziemy do netheru. Na pewno jesteśmy dobrze przygotowani. No chyba tak. Zatem witam, nether.
Witam Neder, witam Neder. Jak się szło? Aha, tutaj się szło. Okej, dobra. Dobrze, dobrze. Do twierdzy mamy blisko. Ale tutaj dawno nie byłam, wam powiem. I tam jak wyjdziemy na to puste pole, to nas może coś zaatakować za tym shuriken w dłoń. I biegniemy. Już blisko jesteśmy. Tam, 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 tam. Tam, 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 tam. Także jak jesteście ciekawi, jak to wszystko wyglądało, to tworzenie tego jetpacka i tak dalej, to polecam, żebyście sobie obejrzeli. Live'y, które były właśnie z Simple Life. Okej, za chwileczkę. Już za chwileczkę będziemy przy Blaze'ach. Tutaj się szło, nic nas nie atakuje jeszcze. Okej, dobrze. Fo, 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 fo. Tutaj mamy Blaze'y. Okej. I dawajcie mi pałeczki. Dawajcie pałeczki. O, jedna już jest. O, może coś zjemy. A nie to. Ale i tak za chwilę się musimy wybrać na poszukiwania tego. Wiecie czego? Szkieleta czarnego. Ale chwileczkę jeszcze możemy tutaj spędzić sobie. I za chwilę pójdziemy szukać szkieleta. A jeżeli chodzi o łzę Gasta, jeżeli będzie do czegoś potrzebna, to jedną widziałam, że mam. Pewnie też z jakiegoś lootbaga. To zobaczymy, przejrzymy potem te wszystkie lootbagi. Ding, ding. Pałeczka. No, dalej, dalej, dalej. No, szybciutko, szybciutko. Proszę, raz, dwa. No, hop, 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 hop. No jeju, jak to długo trwa, jak to długo. O, teraz już się rozpędza i zaraz się zrobi. I jest, też mi dał pałeczkę, szybko dają, dużo dają pałeczek, super. Okej, okej. No dobra, ale ja muszę iść tak czy owak w poszukiwaniu tego. Tych. Wiecie czego? To wyjdziemy sobie teraz. Teraz będziemy narażeni na... wiecie na co? Na gasty i inne stwory. O, tam lata gast. Ale ja bym chciała znaleźć jednakowoż czarnego... Czarnego szkieleta. Tutaj gdzieś będzie? Przepraszam, czy jest tutaj jakiś szkielet? Oczywiście się zgubię za chwileczkę, już za momencik się zgubię. Ja bym wolała, żebyś nie był takim tym Juskiem, tylko szkieletem. Czarnym na dokładkę. Halo, halo. Ja bym chciała czarnego szkieleta. Ja bym chciała czarnego szkieleta. Hopsa, 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 hopsa. No tutaj jest koniec imprezy. To lecimy tam. Dan, 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 dan. Musimy tak znaleźć jakiegoś takiego, żeby go złapać w buteleczkę. Oczywiście już nie pamiętam, skąd przyszłam.
ale chyba stamtąd, z drugiej strony, czyli pójdę w tę stronę teraz. Ale muza tutaj jakaś dziwna jest. O, tutaj też nie ma. Bo szkielety są zawsze w twierdzach, to nie ma sensu, żebym gdzieś indziej biegała, prawda? Chyba tak to jest właśnie. Tutaj chyba jeszcze nie szłam, w tę stronę. Albo stąd przyszłam. To w takim razie nie szłam w tę stronę. Albo stąd przyszłam. O matko! Ile tutaj jest miejsc, skąd mogłam przyjść? A tu koniec. Tu koniec. Dobra, to słuchajcie, to wiecie co, ja sobie poszukam tutaj szkieleta. Poszukam sobie szkieleta i jak go znajdę, to zacznę nagrywać. Aha, tu stąd przyszłam, okej. Dobra, to teraz pójdziemy w tę stronę. Tutaj jest lawa. Dobra, to ja za chwilę będę nagrywać dalej. Troszkę mnie to martwi, bo kurczę, nie ma tutaj kurczę szkieletów w ogóle. Chodzę po tej twierdzy i chodzę i cały czas nie mogę nic znaleźć. Żadnego szkieleta, co jest chyba dziwne, bo chyba jeden chociaż powinien się znaleźć. A ja potrzebuję słownie jednego. Poczekajcie, bo kot mi tutaj usiadł. No, uciekaj mi stąd. Już. O, sorry. Ale nie mogłam nic zrobić. Gdzie ja teraz jestem w ogóle? Niby taka wielka twierdza, a w sumie tak jak patrzę, to się kręcę, jak patrzę na mapę, to się kręcę w jednym kawałeczku, aczkolwiek to jest już inny kawałeczek niż przed chwilą był, więc to jest dziwne. To jest dziwne. A tutaj? Gdzie pójdę? Bo tutaj już się ciemno robi. Świeczka w dłoń. A, tutaj po prostu nic nie ma. Okej. Dlatego tutaj jest to, żeby tu nie wchodzić. No kurczę, blada, no. Żeby nie było ani jednego szkieleta, no. Tu. No i cóż, i tam jest koniec tegoż. Tam z kolei jest ten Enderman. Endermany bywają w metrze, to nie wiedziałam. O Jezu. Niestety mnie zauważył. Zaraz go zbijemy. Kurczę. Gdzie mamy taki mieczyk? Mieczyk dla Endermany. Kurde, ty mnie nie bij, Józef. Uff, że tak powiem. Trochę mi życia zabrał. Ale to po prostu znienackowy był. Niepotrzebnie na niego spojrzałam. No i cóż, proszę Państwa. Cóż zrobimy z tym fantem, jak nie ma tych szkieletów? W ogóle jak my stąd wyjdziemy? To jest pytanie do 100 punktów. Jak my tu przyszliśmy? Aha, tutaj byłam przed chwileczką. A tutaj co jest? O, spawner tutaj jest. Ale teraz was nie chcę. A tutaj jest koniec. Tu jest koniec, okej. Ja chcę takiego czarnego szkieletora. Tu stąd przyszłam? Może stąd? Może stąd przyszłam. Kto to wie? No, żeby nie było ani jedne. Tak, tutaj lawa jest nad nami i ona kapie. To tutaj stąd przyszłam chyba. Tak, tu stąd przyszłam. Nie widzieliście gdzieś czarnego szkieleta?
ludkowie. Jakie one dźwięki wydają na przykład? Może gdzieś po dźwięku go znajdę. Takiego szkieleta. Ale pewnie nie. Ale w sumie to ja bym mogła nawet sobie polatać. I K. Literką K. Okej. Tylko, że jak będę latać, to już w ogóle się zgubię. Ale mogę sobie tak, o. No nie widać nigdzie. Nigdzie, nigdzie. Ale tam jest jeszcze, nie tu. Tutaj się... Oj. Tutaj się ciągnie jeszcze ta... twierdza, to może tutaj nam się uda. Oj, dlaczego się tak... Ha! Zawiesiło się! No i ja się teraz już boję, że się pozawieszam i nic mi się nie uda. A tutaj lawy mnóstwo. Co tam stoi? Tylko mnie nie zrzuć, proszę. Co tam stoi? Ha. Ha. No i cóż mam teraz zrobić, skoro jestem taka bojąca się, że spadnę. Mamy mało tego. No ale on tam stoi. Zatem trzeba by tam pobiec. Ach, jejka. Zatem lecimy. Okej, tutaj sobie wylądujemy. Ej, to wy jesteście czarne? Okej, mam jednego. Okej, mam. A teraz mnie bije ten. O, ten mnie bije. I teraz już tutaj nie przylecę. O matko boska. Bo nie mam skrzydeł. Ja cię. Ale mniej więcej wiem, gdzie to było. Tyle tylko, żeby mi nie zniknęły te wszystkie moje... Och, nie, no coś bym musiała wziąć chyba ze sobą. I tak po prostu zginęłam marnie. Wszystko przez to, że nie widziałam go, bo było ciemno. Cóż, weźmy sobie może... z parę staków tego. Może piasek by nam się też przydał. Nie wiem w sumie do czego, ale może. Ale może. Ciekawe, czy mi się uda to wszystko. Też by się przydał jakiś mieczyk. Gdzieś tutaj chyba miałam jakiś. Tu nie. O, tutaj mam coś. Kurczę, ludzie. Ludzie. A może zbroję sobie szybko zrobię. Diamentową. Chociaż. Halo, a co tutaj jest tak pusto? Coś mi się tutaj popsuło. Jeszcze mi powiedzcie, że ta mądra książka... Nie, dobrze. Dobrze. Tutaj chociaż to jest okej. A to co? Chyba muszę włączyć i wyłączyć. Ojejka. Przydałby się chyba jeszcze jakiś... na przykład ten niech będzie.
Może teraz będzie OK? Tu jest insert OK, dobrze. Ludzie, no przecież to się... Ile tam mi wytrzyma to 5 minut? To ja muszę tam biec chyba. Ale ja chcę zbroję. O kurczę, blady, co to jest tutaj? Dobra, lecę po tamte rzeczy. Lecę po tamte rzeczy, bo jak mi się nie uda ich odzyskać, to będzie trochę kicha. Trochę kicha to będzie. Ach, najwyżej cofnę system. I tak pewnie będę musiała cofnąć, bo coś widzę, że tam mi coś nie działa. O co tu chodziło? O co tu chodzi? Dlaczego to mi nie działa? No, ja jestem ciekawa, czy mi się uda. Tam było tak dużo tych szkieletów, że szok. No dalej, biegnij, biegnij. Biegnij, Lola, biegnij. Oczywiście zginę. Za chwilę wpadnę do lawy i to będzie po wszystkim. Kurczę, blade. A tak mi się udało złapać szybciutko go jednego, ale nie zauważyłam tego trzeciego, że on tam jest. Bo no, biegnij. Bo po prostu... Było za ciemno. I teraz po prostu tak, nie patrz w dół, tylko... Nie patrz w dół, nie patrz w dół. O matko, nie patrz w dół, dobrze powiedzieć. O jeez. Nie patrz w dół. Okej, niby jestem już tu w okolicy. Może tak, żebym od razu nie spadła. Nie patrz w dół, kobieto. Już jesteśmy blisko moich itemów. Ale to nie będzie łatwe, bo pewnie za chwilę mnie tam znowu coś dorwie. I nie będzie kicha znowu. O, nie, tam nie stają. Okej, okay. Mam nadzieję, że jak teraz wrzucę tutaj piasek, to on spadnie. Tak. Dobrze, że wzięłam piasek. Okej. Okay. No tak, ale łopatki żadnej nie wzięłam. Nie wpadłam na to. Nie wpadłam na to, żeby wziąć łopatkę. Ale jakoś sobie damy radę. Najważniejsze, żeby tutaj zejść. Okej. I tam pobiec. No, ale zaraz wiecie, że zginę, nie? Nie to zrobiłam, co zrobiłam? Bo przecież tam jest ten... Zaraz zacznie do mnie strzelać. Okej. Ach, tu jest mój nagrobek przecież. Zapomniałam. Nie, to się wchodzi na nagrobek i się shiftem. Tak. Hura, hura. O, ale nie ma. Nie ma tego we fiolce. O matko, ale dostaliśmy za to kość. Ale nie ma tego Józka we fiolce. To teraz gdzie one są? Tam.
tam jest jakieś, kurczę, ale tu znowu jest nieprzyjaźnie. Nieprzyjaźnie jest. Idziesz do mnie? Idziesz. Chodź tutaj. Chodź, Józek. Idzie. Okej. Uciekaj. Uciekaj. Oj, bo zaraz zginiesz znowu. Proszę. O, jajka. O, matko boska. Ja nie chcę tak ginąć co chwilę. Ja nie chcę, ale jest tam mój nagrobek, to jest dobre i są one, także ja teraz sobie zrobię przerwę tam w tym chodzeniu i zobaczmy, czy już nam działa tutaj system, czy już mamy diamenty. Nie, ja nie wiem, co się stało tutaj. Co się tutaj stało? Diamenty. To jest tak, jakby nie było podłączone to wszystko. Tu się coś zepsuło. To na przykład. Coś tu się zepsuło, jakieś połączenie. Wiecie co, to ja teraz zamknę tę grę i wejdę. Znaczy wyjdę i zobaczymy, może się tutaj naprawi. Bo to jest tak, że tutaj po prostu stąd nic nie dochodzi do systemu. A, bo dobra, zrobimy sobie najpierw... Oj. Niedobrze. Mamy to. Mamy to. O, a ten cały czas jest wszystko. I co jeszcze jest? Potrzebne budki. Budki mamy, okej. Dobrze. Czyli to wszystko jest niby w systemie, ale jednakowoż nie pokazuje. Co muszę tutaj mieć? Jak to ulepszyć, proszę pani? Aha, taką książkę byśmy musieli mieć. Book. No tak, tutaj na pewno nie mamy book, a tutaj mamy dwie sztuki. Dwie sztuki, to trochę mało. Dlaczego to nie dochodzi tutaj? Co tu znowu? Aha, już straciłam znowu. No nie, proszę państwa. O matko. Jak tu się ulepszyć, żeby one mi nic nie zrobiły? Jeżeli chodzi o Blaze Powdery, to też tam zostały, żeby sobie zrobić ten, bo one sieją taką, kurczę, bladę trucizną. Och joj. No i co mam teraz zrobić? Dobra, to jeszcze zrobimy mieczyk i zrobimy, bo tam jest cały czas ten mój nagrobek, więc na pewno sobie nie zginie. Czyli powalczymy teraz z Blaze'ami. Tak, zrobimy mieczyk, powalczymy z Blaze'ami. Patyki by się przydały. Jeden w sumie wystarczy patyk. O kurczę, no jestem niezadowolona, a wy się śmiejecie w głos. Ha, ha, ha. Tak się śmiejecie. Miałam dwa patyki zrobić. Aha, no tak, bo tam jest system wszystko. To jest śmieszna sprawa, wiecie? Że tutaj się jednakowoż to nie... wiecie co? Nie pokazuję. Co ja mam teraz zrobić, żeby to odzyskać tam i nie zostać zabitą znowu?
I znowu nie został zabity. Co ja mam zrobić? No więc wymyśliłam tak, że mam tutaj taką potionkę i mam takie do leczenia potionki. Zatem mam to jeszcze, ubrałam się w to, wzięłam nowy piasek i lecę, bo zanim skończę odcinek, ale niestety już musimy za chwilę kończyć, bo już długo trwa, to chciałabym jednak to odzyskać, żeby nie było potem, że sobie nie odzyskałam na odcinku tego. Prawda? Prawda. Najwyżej nie będę łapać tych stworów teraz, tylko sobie potem złapię. Ale... Świetnie to wygląda. Ale dobrze, że już mamy chociaż ten murek taki zrobiony i teraz tylko piaskiem się tam zrzucimy w dół. Jedzenie to tam jest. Czy ja nie kurczaka, tylko koguta słyszałam przed chwileczką? Dziwne. A wy co tutaj robicie? Dlaczego wy tutaj jesteście? Dlaczego mi wchodzicie do mojego tunelu? Tego cały czas słychać. Dobrze, że on chociaż nie strzela na mnie z góry. O, jejka, jejka. Proszę państwa. Mieczyk w dłoń. No, nie chrumkaj mi tutaj. Piasek. Zrzucamy. Dobra, i lecimy. A może tutaj sobie zróbmy taką jakąś jeszcze twierdzę, żeby móc tutaj wpaść za to i się schować przed nimi. O, one tam są. Okej, mieczyk. Teraz tutaj zginęłam. I co? Na to wchodzę i... Kurczę! Kurczę blade. Okej, schowałam się. O, jest ta. Hurra. W zasadzie mogę iść. Tylko teraz jak? Jest to dobrze. Jedzenie. Nie ma jedzenia. Nie, jest jedzenie. Okej, dobra. Okej, zjadamy to, włączamy i lecimy w górę. Okej, i lecimy stąd. Lecimy stąd, mamy to, co chcieliśmy mieć, zatem możemy sobie stąd już zniknąć. Hurra, hurra. Okej. Dobrze, ludzie. Udało mi się. Hurra, hurra. Cieszmy się. Także teraz w przyszłym odcinku zrobimy sobie spawner tych głupków, którzy mnie zabili dwa razy i wtedy już mnie nie będą zabijali, a ja z kolei będę miała ich głowy. Hurra, hurra. I w końcu sobie zrobię moją czerwoną zbroję. Hurra, hurra. Także w zasadzie możemy już powoli kończyć ten odcinek. Mam taką, to dobrze. Czy ja mam wszystko tutaj? Jak myślicie, wszystko mi się tutaj zmieściło? Chyba tak. Te buty. Tak, to była moja zbroja. To miałam tutaj. A co się stało z tą zbroją, którą teraz miałam? Ach, już nie wiem sama. Chyba jednak coś tam zostało. Ale najważniejsze rzeczy mam i najważniejsze, że mam tą Wither Skeleton Soul Vial.
to jest właśnie dobre. Ja tutaj latam cały czas. Dobra, to wyłączymy K i już nie latam. Hops. Idziemy do mojego świata, jak ja nie lubię neteru w zasadzie, wiecie? I chyba już wiecie, dlaczego nie lubię neteru. Nie w tę stronę, tylko w tę. Dzień dobry, mój domku. Przecież ja to wyłączyłam, to czemu latam? To jest dziwne. K. Nie tak. K. Enable. Ok. K. Disable. I dalej latam. To dziwne. A, bo ja mam pewnie... Nie, no nie mam skrzydeł. No to dziwne jest. To jest dziwne. Engine hover. K. Enabled. Czyli to teraz mogę latać. Ok, dobrze. K. Disabled. I dalej latam. No bez sensu. Ciekawe. dziwne. Enabled. Jak jest enabled, to mogę to spokojnie sobie latam. O, tak. O, a to ten. A teraz disabled. Aha, i spadam. No dobrze, no to nie wiem w sumie, dlaczego już to tak jest. Okej. Okay. Dziwnie się chodzi w takim, tak jak się tak patrzy. Dobrze, to słuchajcie, to mam to, co chciałam. Zginęłam dwa razy, przykro mi bardzo. Odzyskałam chyba wszystko, zatem mogę się czuć bezpieczna tutaj. A z kolei tym zajmiemy się w przyszłym odcinku w takim razie. Także mam nadzieję, że się nie zanudziliście pobytem w neterze. Aha, jeszcze nie, jeszcze muszę iść z powrotem do neteru, ale tam w to miejsce w miarę bezpieczne, gdzie jest ten spawner Blazerodów i tam sobie połapię trochę Blazerodów, także bo muszę mieć właśnie na Fire Protection. Także w takim razie do następnego odcinka się trzymajcie. Ja się z Wami żegnam. Oczywiście łapkujcie, subskrybujcie, komentujcie, dzwoneczkujcie, oglądajcie wszystkie moje serie. Wchodźcie na stronę społeczności, na stronę aniapg.pl i oczywiście do sklepu też Was zapraszam. Także tymczasem trzymajcie się. Pa, pa!